Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym, bo już czwartym, dobromiejskim orszaku Trzech Króli. Proszę Państwa, dzisiaj w 752 miejscowościach mieszkańcy w Polsce obchodzą uroczyście w orszaku Trzech Króli możliwość świętowania, która kończy obchody Święta Bożego Narodzenia i rozpoczyna się karnawał. Ale tegoroczny orszak Trzech Króli bardzo mocno sięga z jednej strony do tradycji naszej polskiej kultury, do misteriów średniowiecznych, z drugiej zaś w tym roku sięga do bardzo znamiennych słów, które zostały wygłoszone 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, a brzmiały one następująco. Wołam ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi duch Twój, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziś po 40 latach od tamtej chwili chcemy przypomnieć słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła. Chcemy ponownie się nad nimi zastanowić, dlatego tegoroczny orszak Trzech Króli wyrusza pod hasłem Odnowi oblicze ziemi. Wraz z trzema królami, którzy pochodzą z różnych stron świata, wyruszamy w drogę, aby zanieść do stajenki nasze pragnienia odnowy oblicza ziemi, odnowy oblicza naszej ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas. Czuwają nad nami aniołowie, a do nas zbliżają się trzej królowie. Wiara i rozum powinni iść w parze. Fides et ratio drogę nam pokaże. Dzisiaj rozum wskazał znaki tajemnicze. Wiem, że wiara zmieni duszy mej oblicze. Blask prawdy rozjaśnił niebo nad mą ziemią. Veritate splendor i gwiazdy się mienią. Czas narodzin Pana z układu gwiazd liczę. Chcę, by moja ziemia zmieniła oblicze. Z nadzieją patrzę. Gwiazdy oraz moje życie. Widzę, że narodził świata Odkupiciel. Redemptoris hominis odkupi człowieka. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę na wschodzie. Wyruszamy, aby oddać mu pokłon. I teraz tradycyjnie poprosimy o słowo księdza proboszcza Stanisława Zienkiewicza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich, którzy uczestniczą w dzisiejszym orszaku Trzech Króli. Życzę na nowy rok wszystkim Państwu takie pogodne dni, jak dzień dzisiejszy.
A ponieważ ten orszak przebiega pod hasłem i odnowi oblicze Ziemi, to chcę zwrócić uwagę na to, że te słowa odnoszą do tajemnicy Ducha Świętego. Pismo Święte mówi, że unosił się ten Duch nad wodami, gdy dokonywane było dzieło stworzenia. To w tej mocy Ducha Świętego Maryja w Nazarecie wypowiedziała swoje wiekopomne słowa: niech mi się stanie według Twego słowa, przyjmując zwiastowanie anielskie o tym, iż będzie Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To ta światłość Ducha oświecała pasterzy, którzy przybyli do żłóbka betlejemskiego, aby oddać pokłon Jezusowi, dziecięciu tam złożonemu. To w tej mocy Ducha także ci mędrcy ze wschodu rozbudzali swoją ciekawość i zarazem także tego ducha poszukiwania prawdy, aby odnaleźć ją w Jezusie Chrystusie, w dziecięciu złożonym w żłobie i by oddać mu pokłon, uznając w nim przychodzącego Mesjasza i Zbawiciela. I możemy powiedzieć, że my także, kierując się światłem wiary, dzieje się to w nas dzięki tej mocy Ducha Świętego, którego przyjmujemy, który jest z nami, który jest w nas. I wyruszając dzisiaj na tę drogę ku stajence betlejemskiej, by oddać tam dziecięciu nasz pokłon, także wierzymy, że towarzyszy nam światło Ducha Świętego, które zawsze prowadzi w stronę dobra. I życzę Państwu na ten czas, ale także na przyszłość Waszą, tej mocy Ducha Świętego, w której będziecie odnajdywać radość, piękno, dobro, życzliwość, pogodę ducha, zdolność poświęcenia dla dobrych spraw, dla dobrych rzeczy, umiejętność przezwyciężania jakiegokolwiek w życiu zła. Tego oczekujemy, tego poszukujemy i tej mocy Ducha Świętego życzę wszystkim. A na dzień dzisiejszy i to wspólne zmierzanie w stronę Betlejem w dobrym mieście, żeby oddać tam pokłon Panu, przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I niech gwiazda was prowadzi. Co karę jest?
feet in the sand, waves are high, and I ain't got no care in the world, that's right. Take a dive into the other side, I don't know what's waiting there, but I'll be alright. Nie ma szans na ziemi! Nic na lepsze się nie zmieni! Na lepsze też się zmienia. Rób rachunek, rób sumienia! Nie idź nigdy do spowiedzi, bo wyśmieją cię sąsiedzi. Aby pójść do bram nieba, serce swe oczyścić trzeba. Co za bzdury! Nie wypada, by ktoś mądry się spowiadał. Zmień gadżety, zmień okrycia, lecz nie zmieniaj swego życia. Brudy kurze czas wyrzucić i przestaniesz już się smucić. Smutek się je złość wykrzyczę. Uśmiech, uśmiech na oblicze. Już ja z wami się policzę. W ręce świece brać gromnicze. A my biczem, biczem, biczem. Kończcie gry awanturnicze. U nas smoła, u nas dym. U nas słowo jest i niech zło wiedzie w duszach prym! Dziś się rodzi Boży Syn! Czekaj, tu dziura jakaś. Cicho, cicho.
czasu to szkodrze, a w swych leżu będzie dobrze, hej nam kolęda. Zgorzkniały oraz stary człowiek. Nie było zawsze wiary na życie nowe. Mam wiarę i rozum. Me życie się zmieni. Pragnę odnowienia oblicza mej ziemi. Rozważałem w drodze, co znaczą te słowa. Więcej być, czy mieć więcej? I tak, by zachować swoje człowieczeństwo, godność i sumienie, by nasz świat odmienić, serce swe odmienię. Czas, by zmienić życie. Wiem, co już pomaga. My młodzi musimy od siebie wymagać, choćby już od nas nie wymagali. Musimy przemianie serca być wytrwali. Bóg się rodzi, mam skrócenie, a niebiosu obnażony
Proszę Państwa, i tak czwarty dobromiejski orszak Trzech Króli przeszedł do historii. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję również w imieniu wszystkich pracowników Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście, wszystkim partnerom i przede wszystkim Państwu, że pokazaliśmy po raz czwarty świadectwo jedności wspólnoty. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia, do widzenia Państwu. Znacie taka brówka, że głównego króla zabrakło, pana Kowalskiego, burmistrza. Patrzcie, pójdziesz w kamerze.